Jak zachować się lub nie zachować się, gdy wiemy, że ktoś jest ofiarą gwałtu lub molestowania seksualnego? Do nakręcenia filmu zaprosiło mnie HBO w związku z premierą bardzo ciekawego szwedzkiego serialu ich produkcji, serialu Miasto Niedźwiedzia, który już możecie oglądać w HBO Go, który jest ekranizacją głośnej powieści o tym samym tytule Fridricha Beckmana. Mimo że książka została wydana zaledwie kilka lat temu, zdobyła uznanie wielu czytelników na całym świecie, znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa. Ja również książkę czytałam i bardzo mi się podobała, serdecznie polecam. Polecam również serial, który jest świetną ekranizacją tej książki. Opowieść Miasto Niedźwiedzia dotyczy różnych napięć, które występują w małej społeczności lokalnej, w małym miasteczku. To opowieść o presji, którą wywierają wszyscy na wszystkich, na przykład mieszkańcy na trenera i drużynę hokeja, rodzice na dzieci, dzieci na rówieśników. To opowieść o odwadze niektórych, by przeciwstawić się większości. Wreszcie to opowieść o gwałcie. Właśnie ten serial, Miasto Niedźwiedzia, który Wam bardzo polecam, skłonił mnie do stworzenia pewnego rodzaju poradnika o tym, jak się zachować, gdy wiemy, że ktoś jest ofiarą gwałtu, albo może inaczej mówiąc, antyporadnika mówiącego, jak się nie zachowywać. Dodam, że w swojej narracji będę mówić o kobietach jako o ofiarach gwałtu i o mężczyznach jako sprawcach, mając świadomość tego, że czasami może być inaczej. Jednak biorąc pod uwagę badania, 95% sprawców to mężczyźni, a ich ofiar to kobiety. Jak więc nie zachowywać się wobec osoby, która została zgwałcona? Nie pytaj, jak była ubrana, czy pomalowana i czy dawała znaki zachęcające do seksu. Nie ma danych potwierdzających, że kobiety ubrane w określony sposób, na przykład noszące krótkie spódniczki, buty na wysokich obcasach, stosujące mocny makijaż itd., doświadczały gwałtu częściej niż kobiety ubrane normalnie i nie wyzywająco. Nie pytaj, czy prowokowała, na przykład zalotnym uśmiechem, flirtowaniem, przyjęciem zaproszenia do mieszkania czy pokoju. Wyniki badań dowodzą, że to, jak kobieta zachowuje się przed aktem gwałtu, nie ma wpływu na to, czy gwałciciel podejmie decyzję o tym, żeby podjąć się tej przemocy seksualnej. Wszelkie sugestie i insynuacje mówiące o tym, a taką insynuacją są również te pytania, jak byłaś ubrana, są li tylko wyłącznie tak zwaną wtórną stygmatyzacją, czyli obwinianiem ofiary, która nie dość, że została zgwałcona, to jeszcze dostaje sygnał, że miała udział w tym, że do tego doszło. Jest to przenoszenie ciężaru winy na kobietę. Maja, bohaterka Miasta Niedźwiedzia, doświadczyła tej wtórnej stygmatyzacji bardzo mocno ze strony społeczności lokalnej, która obwiniała ją za to, do czego doszło, natomiast ze sprawcy, czyli Kevina, zrobiła ofiarę. Matka nastoletniej córki jednej z bohaterek książki Gwałt Polski, Mai Staśko i Patrycji Wieczorkiewicz, która również ma właśnie swoją premierę, którą również Wam polecam. Kiedy dowiaduje się o tym, że jej córka została zgwałcona, zarzuca ją serią pytań. Czy tamtej nocy piłaś alkohol? Czy dałaś Błażejowi jakiekolwiek powody, by zrobił, co zrobił? Jak byłaś ubrana? Czy prowokowałaś go i zachęcałaś go do współżycia? Maja z Miasta Niedźwiedzia na szczęście ze strony rodziców doświadcza w pełni empatii i nie musi się tłumaczyć. Niestety wiele ofiar, nawet ze strony bliskich rodziców, musi odpowiadać na tego typu pytania. Odnoś się krytycznie do każdej próby obwiniania i piętnowania ofiary gwałtu. Takie pytania i insynuacje zawierają sugestie, że kobiety odpowiadają za to, co się stało. Nie chodź samą nocą, nie ubieraj się wyzywająco, zawsze miej ze sobą jakąś koleżankę, bierz taksówkę. Przenoszą
ciężar odpowiedzialności ze sprawcy na kobietę. I przedstawiają mężczyznę, gwałciciela, jako bezwolną istotę, która nie jest w stanie zapanować nad swoimi instynktami, popędem, działaniami. I w sytuacji, kiedy zobaczy samotną, atrakcyjnie wyglądającą, uśmiechającą się dziewczynę, no cóż, no po prostu nie jest w stanie się powstrzymać. Zrozum, że głównym winowajcą gwałtu jest gwałciciel, a metaprzyczyną są nierówności płciowe. Różnice wynikające z tego, jak socjalizowane są dziewczynki i chłopcy. Dziewczynki są od maleńkości, a także w szkole, poprzez bajki, filmy, popkulturę, socjalizowane do bycia grzeczną, posłuszną, podległą, natomiast mężczyźni są socjalizowani do dominacji i walki. Te wszystkie żarty mówiące, że jak kobieta mówi nie, to myśli tak. Ten cały przekaz w bajkach, kiedy książę całuje nieświadomą, bo śpiącą, nieprzytomną królewnę, całuje ją bez zgody? Nie dziw się, gdy okaże się, że ofiara była ze sprawcą gwałtu w związku. Teksty typu żony nie da się zgwałcić. Otóż tak, żonę, konkubinę, partnerkę, dziewczynę, narzeczoną da się zgwałcić i o gwałcie mówimy w każdej sytuacji, gdy mąż, chłopak, partner, mężczyzna zmusza kobietę do seksu, w której uprawia seks z nią bez jej zgody. Bardzo ważne jest, żeby zmienić w polskim prawie definicję gwałtu jako na seks bez zgody, a nie tylko seks z użyciem przemocy. I tak definiują kraje takie jak Wielka Brytania, Belgia, Kanada, Cypr, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Hiszpania, a Dania, Finlandia i Portugalia są w trakcie przeprowadzania podobnej reformy. Mam nadzieję, że to zdarzy się również w Polsce. Nie dziw się, że przecież znali się ze sprawcą gwałtu wcześniej. To mit, że gwałciciel jest zwykle obcym mężczyzną czyhającym gdzieś w zakamarkach ulic na kobietę. Bo w zdecydowanej większości przypadków gwałciciel i jego ofiara znają się. Nie pytaj, czy krzyczała broniąc się przed seksem i nie dziw się temu, jak zachowywała się po akcie gwałtu i nie podważaj tej traumy, widząc, że zachowywała się potem w miarę normalny sposób. Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła decyzja wrocławskiego sądu, który uznał, że 14- czy 15-letnia dziewczynka nie była zgwałcona, bo nie krzyczała. Ta sprawa była szeroko komentowana przez różne osoby. Ja mogę dodać, że Maja, bohaterka Miasta Niedźwiedzia, po gwałcie, kiedy gwałciciel Kevin dał jej skarpetki, podziękowała mu. Niektóre bohaterki książki Gwałt Polski zupełnie normalnie rozmawiają z gwałcicielami po wszystkim. Część na początku tego przemocowego stosunku seksualnego broni się, a po chwili zaczyna tak jakby współpracować, na przykład poruszając biodrami. Różnie kobiety zachowują się. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nasz mózg reaguje w sytuacji zagrożenia na 4 możliwe sposoby. Walką, ucieczką, zamrożeniem lub udawaniem martwego. I co ważne, to się dzieje automatycznie. Kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia, nie mamy tego czasu ani przestrzeni, żeby myśleć, to ja teraz zareaguję walką. Nie. Osoba, która na co dzień może być bardzo waleczna, może nagle zareagować zamrożeniem. Jak opowiada Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, reakcje na traumatyczne zdarzenia bywają niezrozumiałe nie tylko dla osób postronnych. Bardzo często ludzie, którzy doświadczyli traumy, nie potrafią wyjaśnić, dlaczego zachowali się w ten czy inny sposób. Od osoby, która przeżyła traumę, nie można oczekiwać racjonalnego zachowania, bo szok i dysocjacja uniemożliwiają logiczne myślenie. Nie wysnuwajcie więc żadnych wniosków na podstawie tego, jak zachowywała się ofiara gwałtu podczas aktu gwałtu i tuż po nim. To o niczym nie świadczy.
Nie dziw się, gdy po gwałcie kobieta zaczyna realizować promiskuistyczny styl życia, czyli podejmuje kontakty seksualne z wieloma partnerami, często nieznanymi, kontakty krótkotrwałe, często zmienia partnerów. To jest również jedna z reakcji na traumę, w której kobiety zaczynają traktować seks instrumentalnie, tak jakby chciały odczarować, tak jakby chciały odzyskać sprawczość, że one teraz decydują. Oczywiście to tak naprawdę nie jest dobra droga, o czym mówi Alicja Długołęcka, ale to też nie jest żaden powód do tego, żeby te kobiety oceniać. Jedna z bohaterek Gwałtu Polskiego opowiada: w pewnym sensie przygodne znajomości przywracały mi kontrolę. Handlowałam swoim ciałem, ale robiłam to dobrowolnie, na własnych warunkach. Po latach zrozumiałam, że w ten sposób próbowałam odzyskać poczucie decyzyjności, które odebrał mi Tomasz. Choć wspomnienie gwałtu nie funkcjonowało w mojej pamięci, przez cały ten czas wpływało na moje wybory i poczucie własnej wartości. Zamiast się z nim skonfrontować, poddałam się instynktowi przetrwania. Myślałam, że sprawuję kontrolę nad swoim życiem, a w rzeczywistości chodziłam na smyczy traumy z przeszłości. Traumy, która czekała, aż będę gotowa się z nią zmierzyć. Nie zachęcaj do wybaczenia gwałcicielowi. To jest bardzo niebezpieczny nurt. Te próby, by wybaczyć gwałcicielowi, swojemu oprawcy, co ma nam dać ukojenie. Nie tędy droga. Wprost przeciwnie, wybaczenie unieważnia ofiarę i daje oprawcy taką czystą kartę, w której nie dość, że może dalej robić, co robił wobec innych, to jeszcze zupełnie nie stwarza mu warunków do tego, by w tym poczuciu winy i skruchy być może coś naprawić, coś przepracować. I jest to pewnego rodzaju przyzwolenie. Poza tym to jeszcze bardziej obarcza ofiarę, bo jeżeli wybaczasz, to zaprzeczasz swoim emocjom. A to, że masz w sobie emocje wściekłości, złości, przerażenia, smutku, to wszystko są emocje na miejscu. A wybaczenie tak jakby redukuje te wszystkie emocje. Nie zachęcaj ofiary, żeby zastanowiła się dobrze, czy na pewno chce złożyć zeznania policji. Maja z Miasta Niedźwiedzia, bohaterka serialu Miasto Niedźwiedzia, słyszy na każdym kroku, czy na pewno chce złożyć zeznania, czy na pewno podtrzymuje zeznania, czy zdaje sobie sprawę z tego, że to może zniszczyć karierę i życie Kevinowi, czyli jej gwałcicielowi. To samo słyszy mnóstwo kobiet również w polskich, na polskich rozprawach. Nikt nie pochyla się nad nimi, jak ich życie zostało zniszczone, jak ich psychika została zniszczona, jak bardzo są straumatyzowane. Wiecie, jak wyglądają polskie statystyki? Aż 92% kobiet w Polsce, które są zgwałcone, nie zgłasza gwałtu organom ścigania. Ale jednocześnie nie pytaj, dlaczego zgłosiła gwałt tak późno. Maja z Miasta Niedźwiedzia mówi o tym rodzicom, z którymi mam bardzo dobrą relację. Dopiero kilka dni, prawie tydzień po gwałcie i też dopiero tydzień po gwałcie idzie na policję. Bohaterki Gwałtu Polskiego, książki i wiele kobiet, których historie nie są opowiedziane ani w książce, ani w serialu, czeka często jeszcze dłużej, miesiące, a nawet lata. Jak powiedziałam przed chwilą, większość w ogóle nie zgłasza tego. I pamiętajmy, że kobiety, które doświadczają gwałtu, są zbrukane nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Są oszołomione, ich poczucie własnej wartości jest zredukowane do zera. I brakuje im często odwagi na to, żeby zgłosić ten gwałt. A w obliczu jeszcze tych wszystkich pytań, które słyszą, przed którymi Was przestrzegałam, wydaje się to być jeszcze trudniejsze. Co więc robić? Bądźmy, towarzyszmy osobom, które ktoś zgwałcił. Nie negujmy ich uczuć. Nie mówmy, nic się nie stało, głowa do góry, przetrwasz, to będzie dobrze. Dawajmy im prawo i przestrzeń do przeżywania bardzo trudnych uczuć. Pytajmy, jak możemy pomóc, jak możemy wesprzeć. Czasami po prostu bądźmy. I zachęcajmy do tego, żeby udało się do specjalisty na psychoterapię. Wreszcie pamiętajmy, że osoby, które zostały zgwałcone, to są wciąż te same osoby. Tak samo dla nas bliskie, kochane, zasługujące na szacunek, uwagę, przyjaźń, wsparcie.
To są te same osoby, tylko bardziej cierpiące, potrzebujące uwagi i pomocy. Tacy właśnie wspierający i obecni i towarzyszący córce byli rodzice Mai w serialu. I przyznam, że uroniła mnie jedną łzę na tych scenach. Bardzo Wam polecam ten serial. Miasto Niedźwiedzia, dostępne w HBO Go. I jak zawsze zachęcam Was do komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę, subskrypcji i do zobaczenia wkrótce.